mówi się Jacek Sobolewski, witam w szybkich mediach. Jest poniedziałek, 6 listopada 20. No właśnie 2 minuty po 21 mamy. To jeszcze nie jest tak źle, mogło być gorzej. Czyli pan prezydent powierzył misję sformułowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jako marszałka seniora wyznaczył Marka Sawickiego z PSL-u. I ja powiem tak, ja nie będę mówił tak, jak wszyscy tam powtarzają, że nie jesteśmy zaskoczeni absolutnie. I to ja jestem bardzo zaskoczony. Jestem bardzo zaskoczony, dlatego że ja liczyłem, że pan prezydent powierzy misję sformułowania rządu prezesowi Jarosławowi, że takim zrobi. No, ale wybrał inaczej, jego sprawa. Proszę szanownych państwa, chciałem się przyznać, bo ja oglądałem relacje z tego spotkania Chyrzego Roya we Wrocławiu. Nie było łatwo. Nie, bo to wytrzymać ten bełkot jest naprawdę ciężko. No to było jeszcze w takich warunkach, że tutaj w domu się toczyły tam, no różne takie jak to w domu, tak? Takie obowiązki domowe różne przy okazji. A skupić się na tym, co on opowiada, i się nie denerwować, to jest ciężko. Jest bardzo ciężko. Ja jeszcze raz powtórzę, ja mówię o tym Tusku per Chyrzy Rój po zastanowieniu, dlatego że jak on zapowiedział, że on wraca do tej polskiej polityki, to się zastanawiałem, wnikliwie oczywiście, nad tym, w jaki sposób miałem o nim opowiadać. I to był ten epitet, na który się zdecydowałem, że będę go używał, dlatego że on był najłagodniejszy z tego wszystkiego, co mnie przyszło do głowy. Dlaczego ja mówię, że tego się ciężko słucha, bo tam jest tyle kłamstw i manipulacji. Na przykład Tusk mówi o tym, że on pamięta te emocje sierpnia 80 roku. Ja też je pamiętam, miałem wtedy 20 lat. I powołuje się na te emocje z sierpnia 80 roku, że one zostały wskrzeszone podczas tych ostatnich wyborów 15 października. I to mówi facet, który będzie tym esbekom wyrównywał ich w cudzysłowie krzywdy. I jemu to przechodzi, jak gdyby nigdy nic, przez usta. Tam też był taki fragment na temat tego, że Kaczor dyktator, żeby zagłosować, to musiał stać w kolejce, w lokalu wyborczym. Też to Tusk malowniczo opisywał. Podawał jako przykład, że taką złą władzę, proszę bardzo, to ludzie musieli przywołać do porządku i tego Kaczora dyktatora tak potraktowali, że mu tam wskazali miejsce w kolejce. Ty Chyrzy Roju, ty. A twoja Janda Krystyna, to co? Jak poza kolejką, jakąkolwiek kolejką, zanim lekarzy zaszczepiono, przyszła się zaszczepić i przyprowadziła rodzinę i znajomych, to o tym nie pamiętasz, tak? I mnie to irytuje, bo ja niestety pamiętam. I te manipulacje Tuska no są po prostu zwyczajnie podłe. Tam padły też groźby, jak to zwykle na takich spotkaniach jego. Tu się nic nie zmieniło w stosunku do tego, co było przed wyborami. I to jest ten taki fragment, kiedy Chyrzy Rój, a to jest podchwytywane przez ten tłum bardzo chętnie, opowiada, co im my zrobimy, jakie my komisje śledcze powołamy i tak dalej. No dobra, no to powołujcie, zobaczymy. Było też o elektrowni jądrowej.
Tutaj bardzo ciekawie się wił w tej sprawie Tusk. Wyszło na to moim zdaniem, ale to jest moja interpretacja, to proszę uprzejmie o wyrozumiałość. My te elektrownie zbudujemy na Żoliborzu, w tym miejscu, co państwo się domyślają, tak. No bo tam chodzi o to, żeby to nie było to Lubiatowo, bo przecież no jakże to tak w takim pięknym miejscu. Bardzo mi śmieszą te pytania o edukację kierowane do Tuska. Ludzie, lewica będzie się zajmowała tą edukacją. Tam, ta Dziemianowicz bąk robi co może i czego nie może też, to też robi, żeby tylko ten resort im przyznali. No to już oni taką tęczową rewolucję wprowadzą, że dopiero się przekonacie i zdziwicie, że coś takiego jest możliwe. Przywołał też Tusk po raz kolejny w absolutnie, muszę powtórzyć, podłym kontekście, pełnym kłamstw i manipulacji, podręcznik pana profesora Roszkowskiego. No to jest znowu taka czysta pogarda wobec prawdy, jaka jest tam w tym podręczniku. Być może nie wszyscy z państwa mają pod ręką. Tak się przypadkowo absolutnie złożyło, że ja mam taki krótki fragment, naprawdę krótki. Co tam może boleć tego Tuska tak bardzo? Strona 58. Tu akurat pan profesor Roszkowski pisze o tym, co jest dobrem wspólnym, o rewolucji Solidarności. Pisze między innymi tak. Różne oceny polityki mogą wynikać z różnej samooceny. Politycy muszą więc bardzo skrupulatnie oceniać sytuację swego kraju. Cóż jednak powiedzieć o politykach, którzy grają poniżej możliwości, ba, którzy te możliwości zaniżają, oddając swoje zasoby w ręce przeciwników lub wątpliwych sojuszników, godząc w życie rodzinne i uprawiając politykę zwaną też niesłusznie pedagogiką wstydu. Ale za cóż to nasz naród miałby się wstydzić? Za paru łajdaków, a któryż naród ich nie ma w swojej historii? W czymże to polski naród bardziej zawinił od innych? Nawet bardzo pobieżny rzut oka na naszą długą już historię pokazuje, że nasze zasługi dla Europy, wkład w jej rozwój i zachowanie różnych wartości, w tym moralnych, są wielkie, są powodem do chluby, nie do wstydu. Dziś niedocenianie, a nie zawsze tak było, i przez niedoceniane, a nie zawsze tak było, i przez przeciwników dezawuowane. To może bardzo boleć Tuska i całą resztę tej jego bandy. To, co jest w tej książce, i to ich boli. I dlatego oni tak tego pana profesora Roszkowskiego, kłaniam się nisko, panie profesorze, pozdrawiam serdecznie, atakują. Jak ten ojciec chrzestny mafii VAT-owskich mówi o tym, a on to mówił tam dzisiaj we Wrocławiu, że on teraz będzie walczył z szarą strefą w gospodarce, no to ludzie, no to ja nie wiem, no ja nie wiem, do kogo to jest skierowane. Jak te lemingi muszą być durne, że coś takiego w ogóle można do nich powiedzieć. Ostatnie słowa Tuska tam na tym spotkaniu być może bardzo symbolicznie brzmiały, bo ostatnie słowa to były słowa, cytuję, szybko uciekamy. Tusk opowiada no, niewiarygodne rzeczy, naprawdę nieprawdopodobne zupełnie. Taki cytat. Ludzie padali ofiarą arogancji tej władzy, pogardy, tracili miejsca pracy, niektórzy wyjeżdżali. Jak Tusk tak mówi, to o jakim rządzie on mówi? O którym rządzie on mówi? Bo najwięcej Polaków to wyjechało, jak on rządził. No takie są fakty, tego się nie da wymazać. Co się stanie, to wzmożenie tych gwiazdek minie, kiedy przejrzą na oczy i zobaczą, no, co zrobili, tak? Na razie te emocje nakręcane przez TVN są takie, że podejrzewam, że za chwilę to oni zaatakują tego biednego Marka Sawickiego, że jak to jest możliwe, że on w ogóle przyjął taką propozycję współpracy z tym tymczasowym prezydentem, żeby on zrezygnował honorowo z tego marszałka seniora i tak dalej. To, co jest, proszę państwa, naprawdę zdumiewające, to jaka jest
jak duża i rozległa jest schizofrenia tych wyborców neotargowicy. W sondażu United Survey dla RMF FM, dziennika Gazety Prawnej, Polacy zostali zapytani o to, jakie przedsięwzięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości powinien kontynuować ten być może przyszły rząd totalnej opozycji. I tak, z sondażu wynika, że ponad połowa respondentów, 51,3%, chce, żeby dalej budowano CPK, Centralny Port Komunikacyjny. Przeciwko tej inwestycji opowiada się 39,79%, nie ma zdania. Jak wskazano, wśród zwolenników kontynuacji tej inwestycji przeważają wyborcy PiS-u, 92%, ale ich pogląd podziela też 26% zwolenników opozycji, czyli 26% tych wyborców tej neotargowicy chce i głosowało na Tuska, żeby on realizował program PiS-u. Ponad 3/4 badanych, 76,2%, chce, żeby nowy rząd kontynuował duże wydatki na zbrojenia. No jak to? Ludzie, no przecież linia obrony Polski miała być na linii Wisły, a wy chcecie, żeby ten chyży rój i ta jego banda kontynuowali te wydatki na zbrojenia? Zmiany w tym zakresie oczekuje 17,7%. Poparcie ma też projekt budowy elektrowni atomowych w Polsce. Kontynuacji działań w tym zakresie chce 85,3%. To jest totalna schizofrenia wyborców neotargowicy. Totalna. Tylko co z tym zrobić? Przepraszam najmocniej pan, bo ja nie dosłyszałem. Pan Michał z Katowic. Dobry wieczór, panie Michale. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie i gorąco. Ja chciałem powiedzieć o tym wszystkim, co się, wie pan, wydarzyło w naszym pięknym kraju, że no niestety dwóch panów znowu się pojawiło w polityce, a ci, którzy mogliby coś zrobić dla naszego pięknego kraju, to niestety nie mieli przebicia albo nie chcieli, no i nie ma ich. I dlatego na razie jest pan Mateusz, a potem będzie pan Donald, a ja ani jednego, ani drugiego no nie chciałbym widzieć u władzy premiera. Chciałbym widzieć kogoś, kto rzeczywiście by zrobił, żeby ludziom było dobrze. A kto to mógłby być, panie Michale? Ja nie wiem. Ja kiedyś głosowałem na inne partie, ale one nie miały przebicia, bo po prostu nie wchodziły. No a te partie już wszystkie pokazały, niekoniecznie PiS, ale pokazały, co mają do zaproponowania, dlatego one już, jak to się mówi, tak jak w muzyce, swoje 5 minut miały i teraz powinien przyjść ktoś świeży, żeby nam zrobił taki, żebyśmy byli bogaci tak jak w Niemczech, żyli tak jak w Irlandii, no i żebyśmy po prostu cieszyli się tym życiem, a nie tylko oglądali panów, co wyjdzie i powie, pan ma krzywe okulary, a pani niech się zamknie i tak dalej, no bo się ogląda to w telewizji, a my byśmy chcieli się dowiedzieć, dlaczego na przykład to, czy tam to się stało i żeby ktoś nam to wytłumaczył, a oni nie umieją, oni tylko durnia strugają do telewizora. Mówię o dzisiejszych politykach. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Michale. No, ja panu dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam, miłego wieczoru, życzę, nie pogadamy z Rodakiem niestety, a szkoda, bo być może, to, no ale zostawmy jeszcze wszystko przed nami. Co z tym sondażem? Bo tam według tego sondażu jedynym wymienionym projektem, którego kontynuacji nie chce większość badanych, jest co? Autoizera. Budowa tego elektrycznego auta. To w zasadzie jest cios w serce Rafała T., prezydenta miasta stołecznego. Ankietowani opowiedzieli się również przeciwko zapowiedziom polityków opozycji likwidacji CBA i IPN-u. No i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, ten sondaż najlepiej świadczy o tym, jak ogromna jest ta schizofrenia wyborców tej neotargowicy, jeśli oni sobie tak wyobrażają, że oddając głos na Tuska i resztę tej bandy będą mieli to
kontynuowane, co im PiS obiecało i załatwiało. Ponieważ zawsze warto posłuchać, co ma do powiedzenia człowiek o twarzy stęsknionej za rozumem, to jest, no tak go opisał Rafał Ziemkiewicz, czyli sekretarz generalny Platformy, poseł Marcin Kierwa-Kierwiński, pseudonim Tęgi Łeb, to ja na koniec tej pierwszej części państwu przytoczę, co on rano w Radio Z opowiadał, bo powiedział na przykład coś takiego. Rozwiązania dotyczące rotacyjności na najważniejszych funkcjach wybieralnych to są rozwiązania, które świetnie sprawdziły się w Parlamencie Europejskim. Pozwalają stworzyć partycypację koalicjantów w sprawowaniu władzy. Zawsze przekłada się na większą odpowiedzialność, a ta na lepszą jakość rządzenia. Rotacyjność to wyraz najwyższego zaufania. Bogusław Hrabota, naczelny Rzepy Rzeczpospolitej w TVN-ie powiedział, że rotacyjność to jest dowód na dojrzałość demokracji. Tak. Proszę zapamiętać, co jeszcze dzisiaj rzekł Tęgi Łeb, bo to jest ważne dla nas wszystkich, niezależnie od naszych poglądów, kogo tam popieramy, lubimy czy nie. No więc tak, dzisiaj rano w Radio Z Tęgi Łeb potwierdził zapowiedź Tuska, że po zmianie władzy benzyna będzie kosztowała po 5 zł za litr. Powiedział dokładnie tak, cytuję. Czekamy na to. Powiedział, tak mówi o Tusku, że tak będzie prowadził polskie sprawy, że benzyna będzie za 5 zł. I będzie tak. Kochani, i my się tym optymistycznym akcentem rozstańmy na krótką chwilę i zaraz wrócimy.